Jak się pan czuje, będąc osobą nominowaną? No, czuję się bardzo dobrze, bo jestem zadowolony z tego, że moja praca, w którą się zaangażowałem i w którą się zupełnie poświęciłem, została w jakiś sposób doceniona. Przynajmniej nie tyle przez władzę, ile przynajmniej przez społeczeństwo. Także no, pomimo tego, że może czasami mogliśmy mieć jakieś inne zdania na temat zasad funkcjonowania muzeum, czy też wdrażania pewnych programów, no to jednak się cieszę, że warto było i chyba mimo wszystko, gdybym wiedział, jak to się zakończy, to zrobiłbym dokładnie to samo. Ja jestem bardzo wdzięczny, że ktoś zauważył działanie naszej akademii, działanie trenerów, zarządu, że wszystko to zmierza w dobrym kierunku i jest postrzegane w bardzo pozytywnym świetle. Także jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć. Zajęliśmy drugie miejsce w kategorii sport. Wyprzedziliśmy takie instytucje jak czy Amplus, czy Orlęta, które już istnieją tyle lat, a my dopiero półtora roku i jest to zauważalne, jest tam naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że to wszystko tak się fajnie potoczyło. Muszę powiedzieć, że cieszę się, że moja działalność została dostrzeżona, pozytywnie dostrzeżona. Nominacja sama w sobie jest taką formą wyróżnienia, także bardzo dobrze się z tym czuję. Jakie emocje towarzyszą Pani dzisiejszego wieczoru? Z zaciekawieniem przyglądałam się tej gali i moje duże wyrazy uznania dla całej redakcji za pomysł przede wszystkim, za zorganizowanie wszystkich etapów poszczególnych, które towarzyszyły tej gali, czyli najpierw internauci telewizowi zgłaszali swoje kandydatury, a później wszyscy głosowali. Z tego, co widziałam na stronach internetowych, to ponad 70 tysięcy osób oddało głosy, więc wielki sukces, wspaniała idea. Mam nadzieję, że zainspiruje to wiele osób do aktywnego działania. Myślę, że to jest promocja dla wszystkich osób, które społecznie się udzielają, dla tak zwanych społeczników, którzy pragną, żeby nasz region się rozwijał i pomagają ludziom. I mam nadzieję, że ludzie, którzy zasiadają w samorządach, którzy są przy władzy, również odczują presję, taką pozytywną oczywiście, do działania i do dbania o to, żeby nasz region się rozwijał, a mieszkańcom Łukowa i okolic całego powiatu żyło się dobrze. Jak się pan czuje z nominacją? No, jest to dla nas ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że jesteśmy instytucją młodą, aczkolwiek osoby, które działają w tym inkubatorze są osobami, które już od wielu lat, którym tym osobom leży od wielu lat na sercu właśnie działania na rzecz społeczeństwa w Stoczku Kłodzkim i okolic, więc myślę, że to jest takie uhonorowanie naszej działalności i cieszy nas to bardzo, zwłaszcza, że Magnes działa przede wszystkim w Łukowie i że cieszymy się, że dostrzega także ludzi, którzy działają troszeczkę dalej od Łukowa, ale myślę, że ogólnie na rzecz rozwoju powiatu łukowskiego. Jakich działań możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? To musiałbym odpowiedzieć tajemniczo, żebyście Państwo byli ciekawi i zainteresowani, ale przede wszystkim działań, które będą dla ludzi ciekawe, które będą wciągać tych ludzi do naszych działań. Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców nas poznało, ale chcemy też poznać tych mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby. Także w tym roku stawiamy na osoby starsze i na młodzież. Czy nominacja obliguje do dalszej pracy, żeby zasłużyć następnym razem na większą ilość głosów? Zdecydowanie tak. Nominacja obliguje. Myślę, że jest to taki czynnik, który mobilizuje, żeby jeszcze efektywniej, jeszcze bardziej wytrwale pracować, robić swoje zadanie jak najlepiej, tak żeby nasze miasto się rozwijało. A jak pani skomentuje brak osób, które były nominowane kategorii do drewnianych magnesów? Powiem szczerze, odczułam, ja sama czułam i myślę, że na całej sali było czuć lekki zawód, że jednak zabrakło dystansu, bo myślę, że dobrze by było, gdyby się te osoby pojawiły. Świadczyłoby o tym, że mają dystans, potrafią przyjąć krytykę i na pewno powodowałoby to wtedy, że postrzegani byliby bardzo pozytywnie. I tutaj duże wyrazy uznania i szacunku dla dyrektora WOK-u, pana Mydlaka. Tylko jego było stać na taki gest, żeby przyjść z honorem, przyjąć,
podziękować, kilka słów komentarza powiedzieć, więc naprawdę duże wyrazy uznania za dystans i inteligencję.